Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam osoby urodzone 13 kwietnia. Moi drodzy, niezależnie od tego, w którym roku przyszliście na świat, ile macie dokładnie wiosen na swoim koncie, ważne jest to, że właśnie 13 kwietnia świętujecie swoje przyjście na ten świat i dla wszystkich osób, które oglądają mój kanał, które właśnie 13 kwietnia się urodziły, będzie ten krótki przekaz przeznaczony. Moi drodzy, dziewiątka monet dla Was. Bardzo piękna karta, zwłaszcza jeżeli spodziewalibyście się jakichś korzyści finansowych, majątkowych, materialnych. No bo nie ukrywajmy, że monety głównie oczywiście odnoszą się do tej sfery materii. Oczywiście możemy tutaj coś otrzymywać, niekoniecznie to musi być wyrażone w pieniądzu, no ale jest to karta mówiąca o takich wszelkich łaskach, darach, błogosławieństwach, które do nas napływają, bogactwach, dostatkach, no wszelkiego rodzaju po prostu takich przypływach, czyli czymś, co jest naszą korzyścią. Oczywiście to nie jest tak, że te pieniążki tak do końca spadają z nieba, jak to zostało na tej karcie przedstawione, bo tutaj wygląda to tak, jakby nagle rozerwała się chmura i po prostu z tej chmury posypały się zamiast deszczu te pieniądze. Natomiast pamiętajmy o tym, że w dziewiątce monet to my sobie coś wypracowaliśmy. To jest efekt naszych starań. To jest efekt naszej ciężkiej pracy, więc jeżeli ktoś oczywiście no nie robi nic w tym kierunku, żeby pomnażać swój majątek, czy żeby mieć jakieś korzyści w życiu, no to trudno tutaj oczekiwać, że coś do niego samoistnie przyjdzie. To jest po prostu efekt ciężkiej pracy. W dziewiątce monet możemy się cieszyć tym, co po prostu gdzieś tam sobie po drodze wypracowaliśmy. Może długo trzeba było na to czekać, może już na przykład straciliście nadzieję na to, że to przyjdzie, ale mnie zawsze ta karta kojarzy się z czymś takim, jakby rozerwał się nagle worek z pieniędzmi, no i te pieniądze, które wcześniej gdzieś tam były blokowane, nagle do nas mogą przypływać. Być może dla niektórych to jest po prostu zdjęcie blokad związanych z bogactwem, z pieniędzmi. Ja kiedyś mówiłam też na kanale, w którymś filmie, zapewne nawet nie raz, o tym, jak często jesteśmy programowani od dzieciństwa. Czyli na przykład wmawia nam się, że w tym kraju nie można łatwo zarobić dużych pieniędzy, że nie można ich zarobić na przykład w uczciwy sposób, albo na przykład niektórzy w dzieciństwie słyszą, że no ty to się nigdy niczego nie dorobisz, albo ty nie masz głowy do interesów, ty się nie nadajesz do zarabiania pieniędzy. No i później taki człowiek rośnie, takie dziecko rośnie właśnie z takim przekonaniem, te programy są w nim cały czas żywe, nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my nie mamy pieniędzy dlatego, że tak nam zakodowano w dzieciństwie, że po prostu my nie czujemy się jakby odpowiednio na przykład godni tego, aby otrzymać te pieniądze, aby rzeczywiście dużo zarabiać. No i później efektem tego jest to, że ludzie toną w długach, że pracują na umowach śmieciowych, że harują, wiecie, jak przysłowiowe woły, no ale niewiele z tego niestety im przychodzi. I moi drodzy, tutaj przede wszystkim właśnie może niektórzy przepracują ten swój program, zwolnią te blokady jak gdyby, no i ten worek z pieniędzmi rzeczywiście się rozsypie. Pamiętajcie też, że pieniądz przyciąga pieniądz. I to jest tak, że aby zyskać, no trzeba zainwestować. To jest oczywiste. Jeżeli my mamy takie podejście, że kurczowo trzymamy pieniądze w portfelu, oglądamy każdy grosz, na wszystko sobie żałujemy, no to niestety, moi drodzy, ale wysyłamy do wszechświata taki komunikat, że nas po prostu na nic nie stać, że nie mamy pieniędzy i rzeczywiście wtedy działa tak zwane prawo przyciągania. Wszechświat odpowiada nam tym samym, że po prostu tych pieniędzy nie mamy. Nie chcesz mieć, no to nie masz. Tutaj jak gdyby potęga naszych myśli, potęga też tego, że jesteśmy przekonani, że zasługujemy na wszelkie bogactwo, że to nie może być tylko i wyłącznie udziałem jakichś tam nielicznych ludzi na całym świecie, jednostek, ale że tak naprawdę każdy z nas może korzystać z tego nieograniczonego potencjału wszechświata, że dla każdego z nas jest to przeznaczone, że dla każdego z nas po prostu starczy. Więc tutaj jest też
zmiana myślenia o pieniądzu, o bogactwie w ogóle. Więc być może dla niektórych właśnie to będzie oznaczało takie przetransformowanie swojego myślenia na temat korzyści materialnych, na temat pieniędzy, jak najbardziej. Dziewiątka monet może być dla niektórych symbolem otrzymania jakiegoś spadku, jakiejś darowizny. Jeżeli gdzieś pracujecie, możecie liczyć na podwyżkę, na wzrost dochodów, może jakieś dodatkowe pieniądze z innego źródła się pojawią. No tak jak mówię, oczywiście niekoniecznie musi się odnosić tylko i wyłącznie do pieniędzy, choć prymarnie ta karta właśnie do pieniędzy się odnosi, ale to może być napływanie wszelkich innych dóbr do Was. Może symbolizować dziewiątka monet osobę wykształconą, która popracowała nad swoją wiedzą, swoją edukacją, która zdobyła odpowiednie doświadczenie i teraz może sobie kreować swoją rzeczywistość, czyli może dzięki temu właśnie zarobkować, zarabiać, upiększać swoje otoczenie. Jest to osoba taka niezależna finansowo, samowystarczalna, taka, która po prostu zadbała o to, aby mieć lepszą przyszłość. Jeżeli chodzi o związki, o uczucia, no tutaj można powiedzieć, że jest to cieszenie się tym, co się ma. Jeżeli jesteśmy w związku, no to możemy się cieszyć po prostu bliskością, tym, że mamy tą osobę u swojego boku. To jest też takie zabieganie o partnera i vice versa. To jest pielęgnowanie związku, czyli stwarzanie sobie właśnie takiej przyjaznej atmosfery, atmosfery miłości. No oczywiście dla osób samotnych analogicznie ta karta może być symbolem poznania jakiejś nowej osoby do związku po prostu. Dla niektórych dziewiątka monet może być taką kartą bardzo indywidualistyczną, bo na przykład osoba spełnia się pod względem kariery, pod względem zawodowym, no i ona na przykład nie szuka żadnego partnera. Jej jest po prostu dobrze tak jak jest, po prostu wybrała życie singla i to też jest w porządku, jeżeli to jest właśnie nasz taki osobisty wybór. Tak jak powiedziałam, w pracy, finansach dziewiątka monet symbolizuje sukcesy zawodowe, okres rozkwitu, dobrej koniunktury. Jeżeli prowadzicie własne firmy, też może przyjść taki właśnie okres, kiedy ta firma zacznie wreszcie dobrze prosperować, przynosić większe korzyści. No, dla niektórych może też być takie bardzo dobre ukończenie studiów z wyróżnieniem, z bardzo dobrym dyplomem. Może stypendium otrzymywaliście podczas studiów, albo na przykład właśnie otrzymacie decyzję o uzyskaniu stypendium naukowego. Dziewiątka monet też pokazuje nam dobry stan zdrowia, więc tutaj nie trzeba się o nic martwić, raczej powinniście się czuć dobrze, nie powinno być tu większych problemów, no co niektórzy mogą tutaj w dziewiątce monet mieć ciągotki do tego, żeby troszeczkę matkę naturę poprawić, czyli na przykład sobie zrobić, nie wiem, korektę nosa, zapisać się na jakieś zabiegi upiększające, pojechać do spa, no to są wszelkiego typu takie sytuacje związane z dbaniem o siebie, o swoje zdrowie, o swoje ciało, no i to jest oczywiście jak najbardziej w porządku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przekazane tutaj informacje okazały się przynajmniej dla niektórych z Was pomocne. Oczywiście składam wszystkim z 13 kwietnia najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego w Waszym życiu, aby Wam się darzyło, aby Wam się działo dla Waszego najwyższego dobra, aby rzeczywiście to, czego potrzebujecie, napływało do Waszego życia w takich ilościach, jakie są Wam potrzebne do szczęścia, do prawidłowego wzrostu, rozwoju. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.